Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Nagrywam to niestety w nocy. Troszeczkę jestem przez to zmuszony, ponieważ no ten tydzień trochę dla mnie był bardzo chaotyczny, że no nie miałem stylu nagrać odcinka właśnie między godziną 15 a 20, więc nagrywam to o 23. Było bardzo dużo spraw prywatnych, więc postanowiłem, że ten odcinek dopiero nagram teraz. No i wiadomo, no dzisiaj odcinek zwykły, pogadankowy, po kilkaset informacji troszeczkę dostaliśmy, ale dostaliśmy coś fajnego, o czym w sumie nie powiem zbytnio o tym dużo, ale znamy może zwiastun, taki przeciek zwiastunu, można by tak powiedzieć, to wyciek, nie wiem jak to nazywam, bo nie wiem co to znaczy przeciek, ja nazywam przeciek jako przecieki od gracza, coś w tym stylu, a wycieki to od twórców to nazywam, tak to nazywam właśnie, więc to nazywam przeciekiem zwiastun. Przecież na YouTubie nie potrzebowałem tego filmiku, więc mogę pokazać taki zwiastun o nazwie Grand War, co po polsku chyba brzmi Wielka Wojna, Grand War, chyba Wielka Wojna, z tego co dobrze tłumaczę na angielski, chyba Wielka Wojna. No i właśnie to może być ta wojna. Jeżeli to ja, że dobrze tłumaczyłem, to dajcie w komentarzu. Czyli po polsku mogłoby to być Wielka Wojna, po grano to też nie wiem, no ale na, chyba na logikę chyba, no tak nie wiem, co to przepowiedziałem, ale też tak chyba było Grand War. Jeżeli się mylę, no to się przepraszam, ale coś takiego było w internecie na YouTubie, Grand War, albo inna nazwa. Zresztą mógłbym poszukać to w internecie zaraz. Zaraz to sobie poszukam. A my bym to sobie lecimy tutaj, bo to też nigdy nie latam. Przecież tam mogą dużo osób polecieć, ale lecimy tam. Ja to znajdę szybko w internecie, muszę to poszukać. Nazwę oczywiście poszukam, tej właśnie tej rzeczy. Bo wiem, że gdzieś ona była w internecie. Szybko ją poszukałem, bo nie chcę, że mam niektórych was zmartwić właśnie. Więc właśnie poszukam to w internecie szybko. Jaka to była nazwa? Tak, że powiedziałem. Grand War. Grand War, czyli po polsku na logikę, chyba Wielka Wojna. Jeżeli dobrze przetłumaczyłem, jeżeli się mylę, no to przepraszam. Ale jeżeli przetłumaczyłem dobrze, no to bardzo fajnie. No i Grand War, czyli Wielka Wojna. Tak to przetłumaczyłem w głowie. Jeżeli dobrze powiedziałem, no to dajcie w komentarzu, możecie sobie przetłumaczyć. Ale ja przetłumaczyłem tylko Wielka Wojna, za logikę. No i właśnie, Wielka Wojna, byłaby to wojna między UR a siódemką. O tym temacie wam trochę więcej mówiłem, ale no nie wiem, on do końca jest rzetelny, bo nie wiadomo, czy to by się pojawiło w grze w Fortnite, czy by się nie pojawiła, ale wszystkie informacje jeszcze nie dostaliśmy, bo jak nie wiecie, był ostatni ale 19.50, który nigdy dostaliśmy takiego ciekawego, aczkolwiek było tam podobno jakichś spekulacji, też jeszcze nie mieliśmy nic o nowego sezonu, ale mógłby to być ten Grand War faktycznie. No i faktycznie, no, sezon drugi by się opierał bardziej na wojnie pomiędzy UR a siódemką. Najprawdopodobniej w tym sezonie dostaniemy eventu, być może twórcy dodadzą, ale to wszystko dostaniemy na dniach informacje, więc jak będą jakieś informacje, to postaram się wam dać znać w komentarzu, a jak nie postaram się dać w komentarzu, to w filmiku, to żeby to w 5 dni do sezonu. Czyli wszystkie informacje dotyczące nowego sezonu, co będziemy wiedzieć na bieżąco, będziemy i z informacjami właśnie, więc tak to właśnie zrobimy. I zacznijmy to właśnie 14 marca, czyli jeszcze ten tydzień nam został i kolejny tydzień i nowy sezon nas czeka w grze Fortnite. Coś co, no dużo was pewnie czekało. Ja też czekam. Epic, ona, że coś robi, mam nadzieję, że coś mega grubego, że będzie jakiś event, ale być może event i tak będzie. Albo będzie event, zobaczymy. Więc jeszcze nie poszukałem więcej informacji na temat Grand War, ale znam nazwę jakby przecieku, no tak powiedzieć, tego zwiastunu, ale to się może nie być rzetelny, czy może być nieprawdziwy, no ale też tak spekuluję i może taka być prawda nam. I też wy ile procentach, no po 20% może to być. Więc no. O tam klombo chodzi. Więc to faktycznie coś może w tym być. No i teraz tak. Przejdziemy troszeczkę do spraw, właśnie takich niektórych, bo powiedziałem wam troszeczkę o nowym sezonie. Nie chciałem tutaj zbyt bardzo robić jakichś nowych eventów, jakby nowych challenge'y, aczkolwiek no zostało nam mało do sezonu, a mało trochę zrobiliśmy no jakby to powiedzieć. Czy ja ma klombu? Zaraz wam troszeczkę powiem. No zrobiliśmy tych wyzwań właśnie, tylko na to na jedną miejscówkę. No, mało właśnie było tych wyzwań właśnie. I teraz tak. Zrobiliśmy tylko lepki lasek. To.
No i to, no i to. Cztery miejscówki tylko zrobiliśmy z nimi challenge, więc no został mało na nas sezon. Mogą te miejscówki niektóre zniknąć, ale no jeszcze może poczekamy. Jeszcze no, jeszcze na ceny tego nie troszeczkę się postaram tych challenge puścić. Ale no nie wiem, czy będę na to wszystko czas, więc to no ten weekend mogę mieć już właśnie taki mało przesądzony. Że trochę będę miał mało, będę miał dużo spraw, więc nie wiem, czy oczywiście to zrobię. Wcale będę miał weekend zawalony, ale i tak oczywiście odegram na odcinku, będzie mi się mniej nagrywać. Zresztą no, ci, którzy oglądają kanał od samego początku, wiedzą o co chodzi. Czyli do mnie po prostu się przyjeżdża i brat. Czyli brat już przyjechał, dlatego nagram to o 23. Wiadomo, jak się przychodzi ze no to czasami się ciężko nagrywa, nie? No i trzeba albo czekać do 24, albo wiadomo. A nie chciałbym, żeby ktoś na mojego pokoju wchodzi co jakieś 20 minut, nie? Raz się tak zdarzyło w jednym odcinku. W grudniu chyba to było, więc no też nie chciałbym, żeby takiej paczki nie było, nie? Więc mam nadzieję, że no będzie przydatni. I teraz te sprawy prywatne. Co ja będę chciał niedługo wprowadzić na kanale? Zasadniczo to nic. Nic nie chciałbym wprowadzać na kanał. To co jest na kanale, to będę prowadził oczywiście. Wiadomo, od momentu też muszę taki coś jak pogadać. Też zrobię taki specjalny odcinek z takich rzeczy oczywiście, że coś będę miał do powiedzenia. A teraz jeszcze to przed premierą. Ci, którzy oglądają, będą wiedzieć, co się może wydarzyć w najbliższym czasie. Więc teraz tak. Troszkę sobie tu pogadamy, nie? Po trochę sobie nie pogadaliśmy, więc no. Co będę chciał wprowadzać w przyszłości? Oczywiście ten marcowy licencja na gry, czyli to, co będę nagrywał w tym miesiącu, było Enlisted, ale niestety Enlisted mało było na kanale. Przepraszam was, czemu nie było Enlisted? Miało być obiecane, że miało być Enlisted, to jeszcze nie pojawiło się od 14 lutego, albo i od 7 lutego się nie pojawiło w ogóle Enlisted. Więc no właśnie, nie pojawiło się w ogóle Enlisted. Dlaczego? Bo ten marzec chciałbym przyznać tylko i wyłącznie na różne gry. Pojawił się to na Knockout City i właśnie to chciałem wam tym zrekomendować, żeby było kilka gier podczas właśnie marca. No i jeszcze Knockout City potrwa jeszcze przez kilka odcinków, bo była umowa w pierwszym odcinku z Knockout City zostawić 35 wyświetleń, no to oczywiście będzie 5 darmowych odcinków z Knockout City. No i właśnie dotrzymałem obietnicę, jeden odcinek już rzucę w najbliższym tygodniu, chyba jutro, jak wrzucam ten filmik, chyba jutro, tak, chyba jutro. Z tego co dobrze mam właśnie w moim notatniku specjalnym, więc no to też będę zrobił razem z tobą. W kwietniu gry na marzec nie będzie, gry na kwiecień. Na zamontu opowiem, ale... Zaczynam gry na kwiecień nie będzie. Otóż postanowiłem, że faktycznie nie ma to sensu, bo mam tyle tych serii, że naprawdę no obiecałem wam kiedyś ratowanie świata, no nie ma szczęścia nie pojawiać się na tak, ale nie ma kiedy to po prostu wrzucić. Nie ma po prostu czasu kiedy to wrzucać. Tak ci się, bo mam tyle tych serii. No jeszcze mam serię dwa razy z farminga, czyli z eksperymentów, no i jeszcze z pierwszej serii. Że zakończymy eksperymenty, no to wtedy może wprowadzimy jakąś nową serię, że się zastanowię, więc dlatego gry na kwiecień nie będzie. Oczywiście na maj będzie, bo albo nie na kwiecień musi być. No nie, gra na marzec nie będzie, miałem powiedzieć, a gra na kwiecień będzie, tak. Więc postaram się, żeby była, aczkolwiek też nie wiem, czy będzie, no ale no zobaczymy, jak to mi wyjdzie w guście. No i dlatego właśnie też będę się wprowadzać. I teraz tak, co właśnie w sprawach innych? No słuchajcie, do mnie nie było, ale zrozumcie. Oczywiście teraz znajomości na YouTube będą małe, więc mało będzie odcinków z Damianem. Chciałbym, żeby było więcej, ale no wiadomo, każdy ma swoje prywatne sprawy, każdy ma prywatne rzeczy do robienia. Ja się jakby rozstępił z jednym kolegą, z Szynkiem. Nie on tu mam nic o tym macie opowiadać, ale mogę powiedzieć o takiej jednej bardzo ważnej sprawie z nim związanej, właśnie z dramą oczywiście, bo mam taką, można powiedzieć, sprzeczkę, dramę. No i właśnie, no, wiadomo, pewnie kiedyś się pogodzimy, jak to zawsze było. W sumie tak samo się pogodziliśmy i potem postanowiłem, że jednak nie, już koniec. No ale no wiadomo, człowiek się zmienia przez te kilka miesięcy, więc może być w końcu inaczej. No i dlatego właśnie ten nie będzie mało odcinków. Nie będę go namawiał, oczywiście będę go namawiał czasami do nagrywek, bo będę chciał, żeby na moim kanale występował, bo no jest część mojego kanału, tak? Wiadomo, pamiętacie, jak prowadziliśmy razem kanały. Tego już niestety nie wrócimy. Nie ma czasu po prostu. Nie ma czasu.
Wiadomo, no ten nie chciał to robić, no ale no słuchajcie, no nie ma czasu, to jest zbyt dużo roboty, naprawdę. Jest to naprawdę zbyt dużo roboty. No i dlatego właśnie tam na nic nie wrzucam, więc jak ktoś wie z kanału na będę, to już raczej nie powróci Damian. No, ale oczywiście na moim kanale ludzie chciał wystąpić, mam taką nadzieję. No i właśnie tak samo jest z grami, no też ciężko kupić u niego jakąś grę. Jest naprawdę dużo spraw, no to jest tylko sprawa publiczna, o tym trzeba pogadać. I no i też będzie mało odcinków z Damianem, no ale no czasami będzie ich więcej. Na pewno nie, w sumie nie będzie więcej, ale chodzi mi to o to, żeby było, żeby co jakiś czas on Damian był, tak. No ale to jest ciężko tak prowadzić kanał, bo wiadomo, nie ma czasu na nagrywki we dwójkę. Nie ma czasu. Z Szynkiem było tak, że miałem z nim czas na nagrywkę, bo on przynajmniej grał prawie codziennie, nie? Na przykład Daniel nie gra, no bo wiecie, on się uczy, wiadomo, chce mieć same piątki. No i dlatego właśnie jeszcze chce być piłkarzem, więc chodzi jeszcze na mecze, więc jest tego czasu naprawdę mało. No i w weekend się może nagrać odcinek albo w ogóle. Więc czasami te odcinki ze mną będą na pewno co jakiś miesiąc, coś w tym stylu. No i tak będzie chyba do cały, no chyba do końca kariery YouTube'owej, końca kariery YouTube'owej tak nie będzie. Znaczy do tego nie powrócę, no nie ma czasu po prostu z Damianem nagrywać, nie? Czasami oczywiście wiadomo odcinki z Damianem, wiadomo. Ale zobaczymy, może kiedy ktoś się pojawi Farming Simulator 22 online. No ale no wiadomo, jeszcze czasami Damian musi mieć PlayStation Plus, wiadomo, wszystko, no to też to jest dużo czasu. No i dobra, pogadaj się troszeczkę o tych rzeczach. No niedługo mu nagram taką jedną fajną gierkę, którą nie chcę jeszcze wam zdradzać, ale czy nagram jej jednorazowy odcineczek. Ale kto wie, no kilka wyświetleń równa się kilka odcinków z tej gry, też tak zrobimy pewnie. I to myślę, że zrobimy dopiero w marcu. Chociaż nie, już jest marzec, zapomniałem. Mi się gra na marzec, na luty się skończyła, zapomniałem w ogóle, to już minęło. Ale jeszcze na koci jest, no bo zostało się tamte 5 wyświetleń, nie? Więc ja chyba postanowię, że teraz z tej gry wyjdę. Tylko powiedziałem, mam o tych sprawach, wiadomo, tu bardziej o YouTube'owych i z wymianem, no że nie ma czasu na grytki z wymianem, tak? No musicie mi to na pewno wybaczyć. Nie ma czasu po prostu, nie ma czasu. Nie się będę mianać do nikogo do nagrywek, wiadomo. A z Szynkiem było tak, że naprawdę, no było dużo tego czasu, naprawdę było dużo czasu. No nie, więc no tam to można było pozwolić, a tutaj nie można tego pozwolić niestety. Więc no tak jest jak jest, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem czy jeszcze będzie odcinek z Enlisted, podają tego on gra w Enlisted, więc będziemy mogli nagrać tylko Enlisted, a ja wiecie, że nie lubię Enlisted czasami, bo już nie gram od jakichś kilku dni, więc no też trzeba znać taką grę, którą Daniel gra i ja na przykład gram. A jest no na to 5% szans, więc tak samo może być w tej sytuacji. Widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki.